Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają mnie, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Duchu wiary, Duchu nadziei i miłości, wypełniaj nas, przyjdź do nas. Przyjdź i namaszczaj nieustannie nas. Porywaj nas mocą swojej miłości, oświecaj umysły, abyśmy zapamiętali słowa życia. Daj siłę, moc do wypełnienia tego, co jest nam dane dzisiaj usłyszeć, przyjąć. Przyjdź przez Maryję, która jest królową apostołów. Maria salai malehe shol, Maria fala betelenon, Santa Maria, Maria Maria, Maria Maria, Kyrios, Alameda Kyrios, Adonai Maria se Kyrios. Matki, które wychowują swoje dzieci, które kochają je, troszczą się o nie, mają różne pragnienia odnośnie przyszłości swoich dzieci. Niektóre pragną, żeby ich dzieci, czy syn, czy córka służyły Bogu w zakonie, w kapłaństwie. I to są dobre pragnienia, chociaż dziecko potem musi samo wybrać, czego ono pragnie, co pragnie Bóg dla tego dziecka, dla tej osoby. I takie pragnienia miała również matka synów Zebedeusza, czyli Jakuba, Jana. To byli bracia, to byli apostołowie Pana Jezusa, apostołowie Baranka Bożego, którzy szli za Jezusem, wcześniej będąc również uczniami Jana Chrzciciela, kiedy im pokazał: to jest Baranek Boży, idźcie za Nim. Oni poszli bez wahania. A na pewno również towarzyszyła im matka, która była blisko swoich synów,
ale przede wszystkim chciała być blisko Jezusa, bo Jezus porywał ludzi, ludzie byli zachwyceni Panem Jezusem i także i ona była poruszona życiem, słowami Pana Jezusa. Wiedziała, że Jezus mówi o królestwie. A skoro mówi o królestwie, do którego można wejść, o królestwie wspaniałym, niesamowitym, niezwykłym, królestwie światłości, królestwie wiecznym, i ci, którzy za nim pójdą, otrzymają niezwykłe dary i łaski. Więc ona, troszcząc się o przyszłość swoich synów, myślała tak za bardzo też po ludzku, o wymiarze doczesnym życia ziemskiego, swojego syna Jakuba, swojego syna Jana. I chciała, żeby oni już tu na ziemi mogli triumfować, królować, władać razem z Jezusem. Więc zapragnęła, żeby po prawej, po lewej stronie tronu Pana Jezusa w Królestwie Chrystusa zasiadali jej synowie. Więc jej pragnienie było ogólnie dobre, ale potrzebowało oczyszczenia. Być z Chrystusem to przede wszystkim tutaj na ziemi doświadczenie utrapienia, krzyża, odrzucenia, prześladowania, męczeństwa. Dlatego powiedział, że nie wiedzą i o co proszą ani ona, ani jej synowie, którzy za tym stali, którzy też się zgodzili na to, żeby matka w ich imieniu wyraziła taką prośbę, takie pragnienie, które było ich również pragnieniem. Więc pragnęli być wszyscy oni blisko Jezusa i to było dobre, ale właśnie bycie z Jezusem, jak Jezus to tłumaczy, że nie wiedzą o co proszą, bo to musi być związane z wypiciem kielicha. Jezus wypił kielich męki, kielich cierpienia. Był ochrzczony w czasie, przyjął chrzest męczeństwa. Taki sposób był ochrzczony. Jezus powiedział, że kto idzie za nim, musi wypić ten kielich i być ochrzczony, brać udział w jego chrzcie. Nie chodziło więc o chrzest wody, ale chrzest związany z męczeństwem, z krwią, z przelaniem krwi, z oddaniem swojego życia, wypiciem kielicha właśnie męki, kielicha woli Bożej, woli Ojca. Więc dlatego pytał się, czy jesteście gotowi wypić taki kielich? Czy chcecie mieć udział w moim życiu, ale także w moim męczeństwie i śmierci? Jeżeli tak, to możecie iść za mną, ale nie obiecuję wam, że będziecie po prawej, po lewej stronie, bo to jest decyzja Ojca. Ojciec, jeżeli postanowił, że będziecie po lewej, po prawej stronie, to tak będzie, ale to nie jest moja decyzja. To jest decyzja Ojca. Jeżeli Ojciec tak postanowi, dlatego Pan Jezus tutaj mówi, dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Więc tutaj ich uczy pokory. Dobrze, że chcecie być ze mną, ale pamiętajcie, że najpierw trzeba się uniżyć, aby Ojciec Niebieski was wywyższył. Więc zostawmy to Ojcu. Ja to zostawiam Ojcu Niebieskiemu. I zawierzcie się Ojcu Niebieskiemu. Niech Ojciec Niebieski kieruje waszym życiem, tak jak kieruje moim życiem. Więc pozwólcie, żeby Bóg Ojciec, mój Ojciec, mój i wasz, oczyścił to pragnienie, które macie w sercach i pragnienie waszej matki. Ona chce dobrze, ale po ludzku. A mój Ojciec chce jak najlepiej, bo jest Bogiem. Więc myślcie po Bożemu. Miłujcie waszą matkę, ale bardziej miłujcie mojego Ojca i mnie. Więc oni oburzyli się też, pozostali apostołowie, bracia, duchowi Jakuba i Jana, że jak oni mogli tak pomyśleć, żeby troszczyć się o stołki. Kto będzie pierwszy, kto będzie jak najbliżej Jezusa, kto będzie miał więcej władzy, więcej zaszczytów. Ale oni też mieli podobne pragnienia tak naprawdę. Byli oburzeni, bo myśleli tak samo.
Była w nich też zazdrość, zawiść. I też chcieli być blisko Jezusa, też chcieli zasiadać po prawicy, po lewicy Jezusa. Dlatego takie ich było zachowanie, taka postawa. Gdzieś tam niestety ostatecznie w ich sercach, wszystkich nich, ich sercach była pycha. Były skupienie na sobie, nie na Jezusie, nie na innych. Nie pragnienie służenia, ale ja chcę być kimś. Dlatego Pan Jezus zgardził ich i Piotr, i Jakuba, i Jana, i pozostałych. Nie bądźcie podobni do władców tego świata, którzy uciskają, którzy wykorzystują swoich poddanych, którzy gnębią, którzy nawet są w stanie nawet kogoś uwięzić, nawet zabić. Kierują się swoją pychą, nie liczą się z nikim. Wy nie miejcie nic wspólnego z takimi ludźmi, z takim myśleniem, z takim postępowaniem. Ale pamiętajcie, że ja między wami jestem jak ten, kto służy. Jestem waszym sługą, sługą Ojca. Więc jeżeli pragniecie być wielcy, naśladujcie mnie, sługę Ojca. A przez to będziecie wielcy w oczach mojego Ojca. Jeżeli chcecie być pierwsi w oczach Boga, mojego Ojca, to tutaj bądźcie niewolnikami. Bo ja jestem sługą, niewolnikiem waszym. Sługą, niewolnikiem Ojca. Bo przyszedłem, aby służyć, aby dać swoje życie za okup, za wielu, za was. Czy jesteście gotowi podobnie się zachowywać, podobnie żyć, podobnie postępować, służyć, czyli tracić, obumierać, czyli być ostatnim, czyli być najmniejszym, czyli być niewolnikiem. Czyli nie troszczyć się o stołki, nie troszczyć się o trony, ale troszczyć się o to, żeby służyć z miłością wszystkim, a przede wszystkim Ojcu. Na wzór Syna Człowieczego, na wzór Jezusa, naśladując miłość Jezusa. Miłość Jezusa, sługi. A wtedy będziecie po mojej prawej i lewej stronie i zajmiecie miejsca, wspaniałe miejsca pełne chwały, które Ojciec wam przygotował.